Urdhavrata niyama seva ki mandala parikrama ki parikrama paribhakta vrinda ki jai gopri mandale ajnana timirandasya jnanjana shalakayam chakshurun militam yena tasmai shri gurave namah gurave gaurachandraya radhika tadalaye krishnaya krishna bhaktaya tad bhaktaya namo namah panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah anandalilamaya vigrahaya mamadivichi visundaraya tasmai mahaprema rasa pradaya chaitanya chandraya namo namaste anga shyamalima chitudribhito mandi kritin divaram jadyam jagadarochisham vidudatam patambarasya shriya vrindarani nivasinam ridulasadama viramodaram radaskanda niveshitojulabhujam jayam damodaram tavaivasmi na jivami tvaya vina iti vigyaya rade tvam nayamam charanantike shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara srivasadi gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare przede wszystkim moje nieskończone Devata Pushpanjali. Proszę. Lotosom stopom Śrila Gurudeva, Nityalila Pravishta, Om Vishnu Pad, Astu Prasata Shishimat, Bhaktivedanta Narayana Goswamiego Maharaja oraz całej Rupanuga Guru Vartya, moim drogim Shiksha Guru, Om Vishnu Pad, Astu Prasata Shishimat, Bhaktivedanta Narayana Goswamiego Maharajowi oraz Shrimati Krishna Priyata Kurani, oraz drogim wielbicielom w Warszawie oraz całym polskojęzycznym przestrzeni i tym, który z nas oglądają teraz cztery komputery. Uttama Shloka Prabhu już daje sygnał. Hare Krishna, Dandavat Pranam. No to dzisiaj jest pierwszy dzień miesiąca Kartika, drugi dzień Kartika Vrata. Kartika Vrata zaczęła z pełni miesiąca, poprzedniego miesiąca, który nazywa się Ashwina. Mówiliśmy wczoraj, że różne Vaishnavowie, różne grupy zaczynają ślub Kartiku w różnych dni. My zaczynamy, jak Param Gurudev robił, od Shiva, od pełni Sharadiya Purnima. Wczoraj gloryfikowaliśmy Sharadiya Purnima oraz Param Gurudeva Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswamiego Maharaja. Tradycyjnie podczas Kartika Vraty Vaishnavowie słuchają Damodara Shtaka, tak, i śpiewają codziennie. Lepiej śpiewać dwa razy, jeżeli jest możliwość. Poranna melodia rano, wieczorna wieczorem. I oraz czytają komentarze na Damodara Shtaka, Śrila Sanatana Goswamiego. Damodara Shtaki, Sanatana Goswamiego. I nasz Gurudev też dużo lat mówił o Damodara Shtace. Ale dzisiaj pomyślałam po prostu, było dużo wszystkich zdarzeń, tak? I po prostu trzeba w taki więcej koncentrowany sposób wyjaśniać Damodara Shtaka. To następnym razem zaczniemy Damodara Shtaka. Bo dzisiaj po prostu posłuchamy o Kartika Mahatmie, to znaczy gloryfikacja Kartik, miesiąca Kartika, który właśnie włączył Shri Sanatana Goswami do swojego komentarza na Damodara Shtaka. To jest fragment z Padma Purany, w którym jest powiedziano dużo o chwale tego miesiąca. I
parę słów o ślubach, Kartyku. Dużo słyszymy dzisiaj o różnych pomyślnych rezultatach, które przynoszą podążania Kartyka Wraty. Dużo z nich też, również jak i miesiące Purushottama, przynoszą mniej więcej te rezultaty, te same, ale tylko ta różnica, że Purushottama jest miesiącem Kryszny, a Kartika, Kartikeshwari Śrimati Radhika jest jak ten zarządzający bóstwo. Przewodnie. Przewodnie. Przewodnie bóstwa, jest przewodnim bóstwem miesiąca Kartika. Śrimati Radhika może dać nam służbę lotosową stopą, również jak i Krishna. Pamiętajcie, Shyama Sundara Shikanda Shekara Smirahasa Murali Manohara Radhika Rasika Mankripani Deswa Priya Charana Kim Karim Kuru. Modliliśmy do niego. Teraz do samej Śrimati Radhiki. Kim jest Krishna dla nas? Krishna dla nas jest zawsze związany ze Śrimati Radhiką. On jest Damodar. Co znaczy Damodar? Znaczy związany. Jeszcze jedno znaczenie. Związane za brzuch. Oczywiście. To są dwa rodzaje Damodar. Yashoda Damodar i Radha Damodar. Yashoda Damodar jest ten Krishna, którego związała mama Yashoda do tej stupy, tak? Do zbił. Do moździerza. Moździerza. Do moździerza. Tak, do moździerza. I on został pokonany. On został pokonany przez miłość mamy Jaszody. On bardzo, bardzo lubi być pokonanym, zakontrolowanym. W ten sam sposób jest i Radha Damodar. Ten Damodar, który jest związany przez Śrimati Radhikę, jej miłością, przez jej miłość, on zakontrolowany całkowicie. Kiedy gopi otaczały boską parę jeden raz, jakby żartując, ktoś z nich wziął Pitambarę Kryszny i niebieską wualę, tak? Śrimati Radhiki. Niebieski woal. Woal, niebieski woal. Śrimati Radhiki związany. Związała ta gopi. I dobrze, wtedy związek, wtedy Kryszna jest związany przez miłość Śrimati Radhiki. To był jakby żartowy ślub. I, no to my wielbimy Radha Damodar. Ktoś z wielbicieli mi napisał, o, to codziennie musimy oferować ogniki dla Bala Gopala. Nie, to nie dla naszej sampradaji. My wielbimy tylko Radha Damodar. Tylko Radha Damodar. I śpiewamy dokładnie dlatego na końcu każdego arati Mangala i Gora Jaya Radha Damodar, Radha Damodar z tego powodu. Z tego powodu Śri Rupa Goswami sam objawił bóstwa Radha Damodar, które są za Radha Damodar Mandira. I dał wielbienie Śri Jiva Goswamiemu swoimi rękami, objawił. Dlatego my chodzimy do Radha Damodar. W towarzystwie wniosek właśnie nasz Gurudev przywodził nas, przeprowadzał nas, przyprowadzał nas do Radha Damodar w miesiącu Kartyka, codziennie. W ten sam sposób Pujapat Bhaktivedanta Madhusudana Maharaj nas przyprowadza. Codziennie, codziennie, każdego ranka. I to jest część naszą niyama seva, naszej niyama seva. Co znaczy niyama? Niyama to znaczy, jak w jodze pamiętacie, yama, niyama, są przepisy, zasady. Pozytywne, negatywne. Co trzeba robić, czego nie trzeba robić. Parę słów o tym. Wielbienie Radha Damodara jest niezbędne w miesiącu Kartika. Już zaczęło dwa tygodnie temu. Dipadana brata. Dipadana to znaczy dipa albo światło, lampa jest oferowana do Damodara Krishna. O chwale oferowania lampy poczytamy trochę później w Padma Puranie. Ale jaki jest sens w tym, żeby przyciągnąć Damodara? Radę Damodar.
Radha Dhamma. My mówimy Shri Krishna zawsze. Shri. Shri znaczy Radhika. Radhika zajmuje pierwszą pozycję. Hare Krishna. Hare Krishna. Tak. Hare Krishna Mahamantra zaczyna się też Hare. To znaczy Radhika. O Radha Damodar. To dajemy nastrój naszego serca, naszą miłość. Pewne wierzyciele mówią, o, to jakiś proces taki, no, jestem zmuszony to robić, spróbuję to robić, no dobrze, dobrze, no zobaczymy. Nie ma nastroju najpierw, nie ma problemu. Najpierw wszystko idzie przez regulację, przez moc. Cały proces sadhana bhakti jest taki, ale w Hari Bhakti Vilasie, Hari Bhakti Vilas, Śrīla Sanatana Goswami łączył dużo, dużo elementów sadhana bhakti. Sadhana bhakti. To Radha Damodara, puja, to znaczy uwielbienie, też jest częścią sadhana bhakti. Czemu nie? Nasza sadhana bhakti jest Raga Nuda Pravritti. Raga Nuda Pravritti to znaczy wykierowana do rozwinięcia spontaniczności w naszym oddaniu. Teraz to zgodnie z regułami, zasadami. Kto lubi zimny kąpiel o 4 rano? 4:30 kiedy? Nikt. Ale dlaczego to jest? Dlaczego to jest? My robimy to dla Rady Damodara. Cokolwiek robimy, robimy dla Rady Damodara. Rezultat? Proszę bardzo, nastrój. Przychodzi nastrój. Nastrój, który pochodzi z serc wzniosłych Rasika Vaishnava ze Vrindavan. I wtedy my już robimy to z większym i większym uczuciem za każdym razem. Za każdym razem w tym oferowanie jednej lampki, w tym oferowanie jednego pokłona, jednego kadzidełka, już dużo, dużo, dużo uczucia. Uczucie. Zawsze, zawsze nastrój. Każdy w jakim nastroju. Ty coś przynosisz do Thakurcie, do Rady Damodar, co ty oferujesz, z jakim uczuciem, z jakim nastrojem, od tego zależy. Oczywiście bhakti, ale od tego zależy, jak Thakurcie to przyjmie, jak Vaishnavowie to przyjmą. I tak będziesz miał błogosławieństwo. Oczywiście nie są bardzo łaskawe. Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara Mahārāja powiedział, że łaska jest wyższa niż sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Tak, większa, większa niż sprawiedliwość. Zgodnie ze sprawiedliwością. Czymś wyższym chyba o to chodzi. Tak, tak, tak. Że łaska jest większa. Nie większa, tylko wyższa. Miłość, miłość wyższa sprawiedliwość. Wyższa. Wyższa. Tak. To chodzi o jakość. Jakościowo jest wyższa. Okej. Okay. No to Haribol. No to Śrīla Śrīdhara Mahārāja ma na myśli tu generalna zasada, ale w związku z Radha Damodaram Vrata. Jeżeli nie jesteś warty, jeżeli nie jesteś zgodnie z zasadami sprawiedliwości, nie jesteś warty tego daru, tak? Zgodnie z zasadami łaski, wszystko już indziej. Inaczej, inaczej. Już otrzymasz potoki i potoki i potoki. No to dlatego tylko do naszych interesów wielbić Radę Damodara dokładnie w miesiącu. Miesiącu Damodar, to miesiącu Kartika. Miesiąc nazywa się i Kartika, to znaczy Radhika, i Damodar też, zgodnie z innym systemem, to Krishna, Radha Damodar. Bardzo, bardzo poważną rzeczą jest systematyczność. Codziennie, 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 codziennie. W taki sposób, jak codziennie my czyścimy zęby na przykład i robimy inne sprawy codziennie, w ten sam sposób wrata jest wrata. Nie może być żadnej przyczyny, żeby nie robić jakiegoś elementu tej wraty. To trzeba zwrócić uwagę na to. Damodaram prapadyeham śrīrādharamanam prabhum
Prabhavadyasya tat prishat kartika sevita bhava, cytuję Śrīla Sanatana Goswami w Padma Puranie. Ja przyjmuję schronienie u najwyższego Pana Damodary, który jest najkochańszy Śrīmati Radhiki i czyją kontrolą, pod kogo kontrolą jest cały ten miesiąc kartika. Niech on będzie wylbiony w tym miesiącu. Skanda Purana i Padma Purana piszą o chwale kartika, miesiąca kartika. To słyszę Narada Muni, nie jestem pewny, kto mówi, ale dla Narady. Mówi to osobistość. Ta osoba, która osiągnęła bardzo wartościowe ludzkie ciało, ale zlekceważy ten ślub. I jest gorsza niż zabójca matki i ojca. Proszę bardzo, to Padma Purana. Teraz takie rzeczy. Słyszeliśmy o poprzednim życiu Draupadi w związku z miesiącem Purushottama i tak dalej, i tak dalej. Ale tu ona zlekceważyła Purushottama, a tu Kartika zlekceważyć. To znaczy zlekceważyć Bhakti. Kim jest Radhika? Jest Bhakti Devi, uosobieniem Bhakti. To znaczy nasza matka numer jeden, nie tylko dla nas to już inny nastrój, ale dla kolejnej dziwy. Rada to znaczy Bhakti, to znaczy wszystko dla nas. Jeżeli lekceważymy, aj, nie mam nastroju, albo nieregularnie, oczywiście to inna sprawa, albo jeżeli ktoś jest nastawiony przeciwko, tak, nawet gorszy niż zabójca matki i ojca, proszę bardzo. No to ścisłe frazy z Padma Purana. No. Dzisiaj takie motywacyjne trochę spotkanie, nie? Takie straszne frazy z Padma Purana i Skanda Purana. Dużo oczywiście słodkich fraz, ale teraz słuchamy dalej. Ten, kto spędzi ten miesiąc bez żadnej wraty, to znaczy śluba, nie jest warty żadnego religijnego obowiązku. Co to znaczy? Znaczy nie ma prawa. Znaczy jest niekwalifikowany. Taki człowiek będzie przeprowadzony do liczby, tak, zabójców brahminów. Zostanie zaliczony do zabójców brahminów, zabójców krów, złodziejów złota i chronicznych kłamców. Taki człowiek, który zlekceważył śluby kartyku. Proszę bardzo. Który wie, może ktoś nie wie. Okej, to nie widzę. Ale wiesz, ej! Jak Pujapada Madar Maharaj napisał do jednej uczennicy, która poszła po grzyby. Co robisz dla kartyku? Nic. Taka odpowiedź. Proszę bardzo, Padma Purana. Jeżeli człowiek jest gospodarzem domowym, nie? Householder, wtedy, jeżeli on nie jest ani sannyasinem, ani brahmacharyanem, no sannyasinem, brahmacharyanem w jakiś sposób już będzie podążał, jeżeli nie jest kompletny idiota, ale gospodarz domowy, jeżeli on nie przestrzega, gospodarz domu, jeżeli on nie będzie przestrzegał, wtedy cały jego balans pobożnych zasług z przyszłości będzie zneutralizowany i on pójdzie do piekła, do zniszczenia wszechświata. To nie są exaggeration, preuveliczenie. Nie jest to przesadą. Nie jest to przesadą. To nie powiedziane, żeby przestraszyć.
dzisiaj może wyglądam takim strasznym, takie straszne rzeczy Maharaj mówi, ale pisze Padma Purana, cytuje Śrila Sanatana Gosami. No tak musimy traktować. To dla nas, prawda? Wiedza jest niebezpieczna. Wiedza jest niebezpieczna. Ani wiedza babci. Haribol. Jeżeli ten człowiek jest brahminem, wtedy półbogowie jego będą ignorować. On dostanie taki rezultat, że półbogowie będą jego ignorować, rozpocząc z Indry. Tak? Poczynając od Indry. Poczynając od Indry. Z Indrą na czele. Szczególnie sanyasini, wdowy, wanaprasthowie, które nie chcą podążać, ślubów z regułami Vaishnavów w tym miesiącu, tak? I pójdę do niższych regionów, niższych terenów. Do piekła, to znaczy. Reduced to ashes. No, cała suma wszystkich zasług duchowych po prostu obróci się w popiół. Jak na przykład studiowanie Ved, Puran, wszystko będzie bezużyteczne. Co ty tam uczyłeś i tak dalej. To jest aparat. Rezultat aparat, jak Vaishnava aparaty, na przykład takie kartyka aparaty. Co tam studiowałeś o Krysznie, co tam wersety uczyłeś, wszystko będzie popiół. Tylko forma i żadnego esencji, żadnej esencji. Po prostu spędzi ten miesiąc kartyka bezużytecznie, bez żadnych ślubów, onarada, nie otrzyma żadnych rezultatów poprzednich pobożnych działań. Coś robił dobrze, robił dobrze, okej, okay, akumuluje się. Kartyk zlekceważyłeś? Zero. Taki rezultat. Ten, kto zlekceważył kartyk i czaturmas bez różnych reguł zasad, będzie liczony? Zaliczony. Będzie zaliczony najgorszym ze swojej rasy, będzie zaliczony do najgorszych ze swojej rasy i za zabójcę Bramina. Będzie uznany za zabójcę Bramina. Proszę bardzo. Rezultat. Czaturmas. Proszę zwrócić uwagę. Ktoś nie przeczekał czaturmas, pomidory i tak dalej. Proszę teraz przeczekać. No, nawet jeżeli, oj, nie wiedziałam, tak dalej, zaczynajcie dzisiaj. Nawet 5 ostatnich dni, te Bhishma Panchaka, to już ostatnia szansa, nie? Ale teraz już trzeba. W tych pomidorach, że patrzył Dwaiti Maharaj mi mówił, jakaś trucizna tam jest, która z Mahabharata nazywa się, jak on wie, on bardzo dużo wie. To nazwa tej trucizny nie mogę powiedzieć, ale w kartiku to jest po prostu realna trucizna, nawet nie taka jakaś alegoryczna, to naprawdę. Ale ona jest podczas kartiku, czy w ogóle? Gurudev mówił, w ogóle tak, ale nie, podczas czaturmasji. Gurudev mówił, że podczas czaturmasji, podczas kartiku na pewno do na przykład pomidorów wchodzą jakieś bakterie, Gurudev mówił, jakieś bakterie, które w innych okresach, nie są bezpieczne. Tak teraz niebezpieczne. Albo nie ma ich, albo wchodzą i tak dalej. Do amerykańskie bakterie, tak mówią. Do indyjskie, no to dodam od sobie, tak, że od siebie do polskie. No to proszę zwrócić uwagę. No tak. Bakłażany i tak dalej, uraddal, co tam jeszcze, miód, proszę bardzo. Tak, opisano, Skanda Purana to było. Brahma, pan Brahma to mówił.
Pan Brahma mówi na radzie swojemu uczniowi. W Padma Puranie też jest powiedziane. Człowiek, który spędził ten miesiąc Kartiku bezużytecznie, to znaczy bez ślubów, ten głupiec jest podobny do głupca, który otrzymał klejnot Cintamani i jego wrzucił do wody. O Brahminu, ten, kto zlekceważył, ten, kto jest odrzucony przez Krishna i spędzi swoje życie bez reguł zasad, Krishna jego odrzuci, tego człowieka, Krishna odrzuci, dlatego, że miesiąc Kartika jest bardzo drogi dla niego. Dlaczego? Dlatego, że Śrimati Radhika bardzo drogo dla Krishna. Jeżeli odrzucisz Radhika, to Krishna nie będzie patrzył na ciebie. O to znaczy Takuracie, o to znaczy Vaishnavowie. W jakim nastroju jesteś? To jest system, kompletny system. Jak najwyższy Pan jest Om Purnama, nie? Zawsze On jest ze swoimi Shakti. Tak Krishna jest zawsze ze swoimi wielbicielami. Takuracie. Jeżeli Takuracie jest niezadowolony, wtedy natychmiast jego najkochańszy, tak wielbiciele, natychmiast pokażą nam to. Zlekceważą nas. Nie będzie patrzeć. To znaczy Krishna nie patrzy. Jeżeli zrobiliśmy taką aparat do Radhiki, wtedy Vaishnavowie będą obojętni. Nie wiem, kim jesteś. Proste, puste miejsce. Aparaty, znaczy aparaty. Okej, dzisiaj taki ścisły wykład dla wielbicieli, że to nie jest żart, to bardzo, bardzo poważnie. Dalej on mówi o różnych rodzajach ślubów. W tym miesiącu bardzo jest pomyślne dawać dotacji i intonować święte imiona, homa, Vaishnava homa, jak na przykład szacunek do Vaishnavów i coś ofiarować zawsze. Jeżeli człowiek zlekceważy to on będzie znany jak najgorszy oprócz ludzkości, lowest amongst men. Najgorszy sposób ludzi. Najgorszy sposób ludzi. Taki człowiek, mówi Skanda Purana, zostaje luzerem. luzerem. Przegrany. Tak. Dlatego, że on nie sięgnie nic w życiu. Teraz, to było nisheda, to znaczy negatywne, czego nie trzeba robić. Teraz trochę o vaidhi, to znaczy o pozytywnych regułach. Czego można osiągnąć podczas kartyku? Różne rodzaje pobożnych, proszę wody. Różne rodzaje pobożnych zasług, takich jak na przykład rozdawać dotacje, brać kąpiel w różnych rzekach, tirthach. A powiększona na miliony nie może się porównać do tych rezultatów, które przychodzą przez przestrzeganie ślubów Kartiku. Na przykład. Takie rezultaty miesiąca Kartiku jest podobne do rzek, albo do gór, albo do oceanów, którym nigdy nie będzie końca. Ile gór jest na przykład na Ziemi? Trudno policzyć tam w Himalajach, tak dalej. Zawsze będą. Kiedyś góry były w stanie latać ze skrzydłami, tak dalej. No to dużo różnych gór.
ja przestałem, mogę przedstawić, że jeszcze więcej, jeżeli będzie brak gór na Ziemi w jakiś sposób, nie, to więcej gór przylecą z innych planet, no tak dalej. W taki sposób i woda, woda z oceanu nigdy się nie zakończy. Woda z morza, z rzek nigdy się nie zakończy. Stojałem niedawno przy Wiśle, waszej Wiszno rzece. Za dwa dni, 1,5 metra wody. Skąd? Najwyższy pan popełnia ten balans. No to w taki sam sposób rezultaty przestrzegania ślubu Kartyku nigdy nie zakończy. Rezultaty proste, endless, bez końca, 8. Tak, bez konieczności. Nieskończoność. Nieskończoność. Ze wszystkich 12 miesięcy, ten miesiąc jest szczególnie drogi do Kryszny, dlatego że Kryszna bardzo, bardzo kocha Śrimati Radhika, to jego najkochajniejsza. Dlatego jeżeli oferować Damodarowi ten miesiąc mało, coś małego, na przykład jedno lampko codziennie, to po prostu rezultaty będą niesamowite. Dlatego, że Damodar jest znany jak Bhakta Vatsala, bardzo, bardzo łaskawy do swoich wielbicieli. Robimy codziennie coś w zwykłym życiu. Nie? Ale nie w okresie czaturmasji, normalny rezultat. W okresie czaturmasji jeszcze większy, to jakościowy większy. Na przykład pierwszy miesiąc czaturmasji Shravana też jest pomyślny. Różne regulacje dla miesiąca Shravana. Inne sampradaje w jakiś sposób większe śluby. Na przykład wielbiciele Pana Shivy do Vrindavan, do Gopeshwara Mahadeva chodzą w tym miesiącu Shravana i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo potężny miesiąc i tak dalej. Ale jednak rezultaty przestrzegania Damodara, bracie w miesiącu Damodara, Kartika, przynoszą takie rezultaty, które nawet nie można porównać z rezultatami innych miesięcy czaturmasi, jak na przykład Shravana. Dalej. Aha, jeżeli tylko słyszysz o Vaishnava Vratach miesiąca Kartika, rezultat będzie jak kąpiel w Akrura Tirthi. Always through the results of bathing at Akrura while fasting the full moon at Kartika can be achieved simply by hearing. No tak, na przykład jesteśmy tu w Warszawie, nie? Nie na Warszawie, niestety, nie w Warszawie, nie. Na Warszawie i słyszymy o ślubach miesiąca Kartyka. Rezultat jak kąpiel w Akrura Tirthi. Akrura Tirthi to znaczy Akrura Ghat. Tak, a w dniu pełni miesiąca Kartyka. Okay? To teraz słuchamy o chwale, o właśnie o wrat miesiąca Kartyka. O, na przykład, jeżeli oferujemy jedną lampkę, to będzie dobrze, będzie o, wtedy łaska Rada Damodara przyjdzie do nas, i tak dalej. Rezultat, tylko słuchanie. Jest kąpiel z pełnym postem w miesiąc Kartika, Akrura Tirthi w dniu pełni. Proszę bardzo. Matematyka. No tak. No takie detale, nie? To myślę wiedzieć. This type of vrata yields pious results equal to those available pilgrimism. No tak, ten miesiąc przynosi dużo rezultatów pielgrzymek do innych tirth, takich jak Varanasi, Kurukshetra, Naimisharanya, Pushkara, Arbuda, itd. Rezultaty przestrzegania Kartyku są wiele razy, wielokrotnie większe. Jeżeli ktoś przestrzega
śluby kartyku, on będzie pozbawiony od niebezpieczności, niepomyślnych niebezpieczeństw, niepomyślnych. Będzie chroniony przed niebezpieczeństwami. Będzie chroniony przed niebezpieczeństwem przyjęcia niepomyślnego narodzenia w przyszłym życiu. To znaczy, nie narodzi się w niepożądanym, w niskim tak dalej, już będzie pomyślał. Dlatego w miesiącu kartyko chronić się od Vaishnava aparat i różnych aparatów. Dlatego, że to będzie zneutralizowane. Wtedy pójdziesz odwrotnie, można. W miesiącu kartyka można osiągnąć bardzo dużo i stracić też bardzo dużo. Można bardzo dużo osiągnąć i bardzo dużo stracić. Dlatego był bardzo ostrożny, bardzo ostrożny. Gurudev nas warning przestraszył. Ostrzegał. Gurudev nas ostrzegał, nie myślicie na różne tematy materialne w miesiącu kartyka. To też dotyczy naszej lokacji obecnej. Nieważne, gdzie jesteśmy. Jeżeli jest kartyka, nie mówić na różne tematy. O polityce, o wirusach. Nas prowokują teraz Kali Mahadeva. Tematy. Teraz zamkną UK już za tydzień, nie? I tak dalej. Zaraz zamkną nas. Siedzimy, dokąd można, wyjaśnimy. Chwała kartyku. Jeżeli nie, to na Zoomie. Oczywiście Zoom jest inna sprawa, ale możemy kontynuować. Musimy kontynuować. No. Wtedy nie będzie niebezpieczności, tak? Niebezpieczeństwa niepomyślnych narodzin. Tak? I teraz o dobrych rezultatach, które przynoszą pewne rodzaje ślubów kartyka. During kartyka, cokolwiek robimy. I charity. Działalność charytatywna. Albo dobroczynna. No, dobroczynne działania, dobroczynne. Homa, japa, jagia i tak dalej są wielokrotnie powiększone rezultaty. Pomnożone. Wielokrotnie pomnożone podczas kartyk. Dużo, dużo różnych rezultatów. Na przykład ktoś w miesiącu kartyka jedną lampkę na dachu świątyni, tak, pomieścił, albo no tu na przykład umieścił obok okna, nie, i tak dalej. To rezultaty fantastyczne po prostu. A tu piszą o ofiarowanie sezamu. No teraz jest ograniczenie na sezam, ale ja przedstawiam sobie, że ostatni dzień 30 listopada ktoś przyniesie sezam, ofiaruje Damodarowi, to jest super, to uczta musi być z sezamem, naprawdę. To sezam przynosi dobre rezultaty. Później. Bardzo pomyślne jest Vaishnava Seva, karmienie krów gdzieś tam na wsi, macie, nie? Słuchanie Harikatha, wielbienie Vishnu, Tulasi i tak dalej. Kąpiele, no co my tu mamy? Tylko nasze wody. W tym miesiącu, jeżeli ktoś śpi na podłodze, przestrzega celibat,
Wielbię Damodara. Bardzo skromnie, skromny jest w swojej diecie. Dhavishya, ten palasa, różne liście palasa jest niedostępne dla nas, ale i tak dalej, jest wyzwolony od wszystkich grzechów i osiągnie łaskę Pana Vishnu na Vaikunthie, to znaczy Pana Krishna na Goloce, naszym językiem. Ale na karmę cię można? Spać na podłodze bardzo dobrze. Czy karma tam może być? No nie, nie, jak można, żeby to nie było za dużo wyżycia. Za dużo wyżycia nie dobrze. Na gwoździach i tak dalej nie praktykuję. No, tak, żeby przeżyć, przetrwać. Bhakti to zawsze harmonia. Nie za dużo luxury. Przepychu. Luksusu. Jeszcze? Luksusu albo przepychu. Luksus, okej, luksus już luksus. Pamiętam. Nie za dużo luksusu i nie za dużo gwoździ. I zimnej wody. No tak. Okej. Też wstajemy wcześniej, tak zawsze. Spróbujemy nie spać w ciągu dnia, jeżeli możliwe. Ktoś po trudnej pracy, to inna sprawa, ale nie. Jeżeli normalnie mieszkasz i nie za dużo pracujesz, to ok, możesz pozwolić. Takie standardy. Tak, tu lasy dbać i tak dalej, tak dalej. To różne są. Teraz o karty kawratach, konkretnie. Jakie są przepisy? No już słuchaliśmy i wiemy, ale po prostu listę przeczytamy. Wstawać rano, wcześniej. I wielbić tulasy, charytatywne działania, ofiarowanie dip, to znaczy ogników. Jeżeli ktoś te pięć działań wykonuje, wtedy osiągnie bhukti i mukti, minimalnie, ale chcemy bhakti. Nawet materialiści, oni osiągną swoje bhukti i mukti. Bhukti, rozumiecie? Zadowolenia zmysłów, mukti, wyzwolenia. No to znana historia. Jeden raz wielbiciele z Rosji przywiozli takiego jednego gościa do Kartiku. On był prostym materialistą. Dużo ludzi chcą do Indii i tak dalej, to romantyka, tak dalej, tak dalej. Poszedł do Kartiku, pojechał do Kartiku, był z nami, z Gurudevem. I w dniu Govardhana Pudzie, kiedy było wielbienie Govardhana, Gurudev powiedział, nawet jeżeli ktoś przyniesie do Giriraja Govardhana nawet jedno ziarneczko, wszystko będzie miał w życiu, nic nie będzie brakowało takiemu człowieku. To ten człowiek ubiedził się, kiedy wrócił, upewnił się, przekonał się, kiedy on był w Rosji, natychmiast biznes rozkwitł i przyjechał, a był z jedną dziewczyną w tym roku, przyjechał na następny kartek z inną dziewczyną, lepszą prawdopodobnie, i powiedział mi, słuchaj, naprawdę, nikt niczego nie brakowało. Ani tylko jedno ziarneczko dałem, coś jakieś się tam pieczywka dał dla Govardhana. Nic nie brakowało. Dobrze. Okej, gość osiągnął swoje cele. I tak i zniknął. Więcej nie widzieliśmy. No to Gurudev mówił. Wtedy nie myślicie różne rzeczy. Nie myślicie różne rzeczy. Ktoś przyjeżdża, wraca z Kartiku do swojego domu i natychmiast bogactwo i różne cechy, które w rzeczywistości tak niepomyślne dla Bani. Nie zamyślajcie się nawet. Tak, nie zamyślajcie się. Teraz, jakie rezultaty ofiarowania dipy, to znaczy ofiarowania jednej lampeczki? Grzechy z zebrane w ciągu milionów kalp znikają za
moment, kiedy jedna dipa jest oferowana z karty. Po prostu chodzi o nieskończoność. Znak nieskończoności. Grzechy zabrane za miliony żyć. Krzesło, chcesz? Tam. Okej. Okay. Ta dipadana, albo oferowanie jednej lampy, przynosi wszystkie rezultaty, których można osiągnąć, kiedy biorąc udział w ślubie na Kurukshetrze podczas zaćmienia słońca. Ludzie zbierają się, jak pamiętamy, z Bhagavatam, tak? I kiedy jeszcze jedno spotkanie Krishna z Brijabasi zdążyło, to było na Kurukshetrze podczas zaćmienia słońca. To bardzo, bardzo pomyślne, bardzo, bardzo naprawdę pomyślne rezultaty. Wszystkie pomyślne rezultaty tych ślubów na Kurukshetrze podczas zaćmienia słońca są dostępne na Kartiku przez jedną lampkę. Dipadana. Nie powiedziano jedna lampka, dipadana może cały ślub przez cały miesiąc. Przez cały miesiąc oferujesz dipadanę, rezultaty całego przestrzegania tego zaćmienia słońca na Kurukshetrze przychodzi i tak dalej. A że jeżeli człowiek nie oferuje panu Keshawie lampki, dipy podczas kartiku, wtedy wszystkie jego słowa, myśli i pobożne działania nie działają. Nie ma rezultatu. Znów chodzi o tym, że świadomie nie robisz tego. A jak Draupadzie, 5 mężów. W ten sam sposób i nasze rezultaty. Ok. Może być taka sytuacja, że ktoś oferował dipę, ognik i zostawił. Pamiętajcie w Radę Damodar. Teraz poczytamy o rezultatach reviving, to znaczy znów oferować tę dipę. Ktoś oferował i ona na przykład już nie płonie, ale znów zapalić i znów oferować. Czyli jak zgaśnie. No tak. Rezultaty pita pakszy, to znaczy oferowania zboża. Albo rozprowadzenia wody w miesiącach dżeszta i asada. No to różne reguły na miesiąc dżeszta, asada. Zboże oferować, wodę oferować i tak dalej, tak dalej. Przychodzą do tego, kto tylko jeszcze raz oferuje kogoś innego dipa. Reviving, to znaczy znów zapalić. Ponownie, tak. Kogoś jakby już nic nie dzieje. Nie, proszę bardzo. Jeszcze dwóch ślubów rezultaty przechodzą przez to zapalenie i znów oferowanie, ponownie oferowanie. Zapytałam jeden raz Maharadża, czy Padmadusun Maharadża, jak być, no nie masz swojej dipy, ktoś oferował, no jeżeli nie ma innego wyjścia, to ok. No to proszę bardzo, rezultat tego. Jak tam, dzieszcza, aszada, pito paksza. Rezultat przychodzi. Ok. Jeżeli ktoś revives, to znaczy znów zapali dipę w świątynia Pana Hari, nigdy nie będzie cierpiał od kar Yamaraja. Znów. To tak dużo. Jeżeli świadomie oferujesz Yamaraja dipę.
Jeżeli dipę ofiarujesz, jak my robimy dipa dan na dachu świątyni, shikara dipa, natychmiast całe grzechy po prostu melting, stopią się. Roztapiają się. Tak dalej, tak dalej. Dipa mala. Różne, różne formy, różne to detale już idą. Akasha dipa. Konkretnie o Akasha dipie. My teraz ofiarujemy. Trzeba podwiesić gdzieś tę ofiarowaną lampkę. Ta osoba, która ofiarowała dipę do nieba, jedno dipa do nieba w miesiąc Kartiko, wyzwala całe swoje rodziny. Mamuś, słyszysz? Wyzwala całe swoje rodziny i idzie do siedziby Pana Wisznu. Wyzwala całą rodzinę. To znaczy, przez bhakti można wyzwolić. 3, 4, 7 Prahlad Maharaj mówi, pokoleń. Dlatego nasze Didi powiedziała, kiedy ja zapytałam, o, jeżeli ktoś odejdzie, co robić? Didi powiedział, nic nie trzeba robić. Nic. No, opisano są, jak nazywa się, Shraddha, tak? Samskary różne w Haribahidlasa, samskary Dipika, Sabkriya Sara Dipika, czy Gopal Bhatta Goswami, opisano i tak dalej. To trzeba. Mówi, nic nie trzeba robić, dlatego że proces jest taki potężny, po prostu taki potężny, pod kierownictwem takich Vaishnava. Także po prostu odpowiedziała tylko ofiarować ucztę dla Vaishnava. I wszystko. Ucztę dla Vaishnava. Rob co robisz, oni tam już rozbiorą co, jak to będzie. Tak, samotnie już. Wszystko automatem będzie. Tylko kontynuować. Just go on. Ok. Akasha Dipa mantra. Prescribed duties. Ok. Shri Kartika Vrata ki jai. Nitai Gaur Primanande Hari Hari Go. Dobrze. Dzisiaj poczytaliśmy trochę z Kartika Mahatmi. Mamy nadzieję, że spodobało wszystko i że wszyscy druga będziemy myśleć. No to Vaidhi Nishedha zawsze. Vaidhi Nishedha to znaczy przepisy reguły pozytywne, negatywne. Tak. No, ale Puchipat Madhusud Maharaj powiedział jeden raz, że bałać się jest dobrze. Strach jest dobrze. Co Didi powie na początku? Co Didi powie? Didi będzie niezadowolony. Nie na początku. W ogóle. W ogóle. Maharaj bardzo boi Didi. Teraz tak. Co Didi powie? Didi miał tak. To dobrze. To znaczy dobrze. Czy Guru Charana Padma? Savadana. Czy Guru Charana Padma? Kewala Bhakati Sadma. Bando mój Savadana. Savadan. Kto Hindi? Trochę znanie. Savadan znaczy uwaga. To znaczy uważnie służyć. Bando moi savadhana maty. Dlaczego savadan? Dlatego, że kiedy idziesz, jak ten w cyrku, nie? Po linie. Po linie. Aha. Jeden krok. Błędy, nie? Jak śpiewał Wysocki w prawo, w lewo naklon i go nie spasti. Nie uratować. I wszystko będzie. Będzie amen. Rozumiecie? Dlatego savadana maty. Savadana. Bardzo, bardzo ostrożnie. Służyć. W ten sam sposób przestrzegamy. Bhakti jest też... Bhakti jest też ciężko po linie. Po linie. Tak. Też. Po ostrej kręgi. Tak, po ostrej kręgi.